Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym, bodajże chyba w 10 odcinku cyklu Cyberpunk 2077. No, zaczynamy swoją historię na kolejnym odcinku. Dziś, jak już widzicie po prawej stronie, jest misja, kto wie, co może się tu ukryć. Podjedziemy sobie tam, tylko zaraz, czy ja mam jakiś środek komocji swój? Z 550 metrów, spróbujemy. Nie! Ja nie chcę umierać! I lecimy. Zaczynamy sobie z tam w ogóle spod kanału. A tak co? Wyścigi sobie. Ueda! Czerwone, ale wszystko. Aha, już jakieś strzelanie słyszę. Lepiej się ośmę. A tu co? Fantazji, hipokryzja. Moment, czy to jest tu? Nie. A nie, to jest tu. Okej. Okay. Regina, dobra. Nie wiem, czy to łączenie coś doda. Dobra. Nie da w ten sposób. Do następnego. Cześć, Vi, i pamiętaj, media kłamią. To jeszcze raz. Regina, otwórz komunikator. Które to było? I to było. No właśnie, które to było? Chyba to jest. Tak, typu tatu ratunek. Okazuje się, że w Night City są jeszcze rodzeństwa, które sobie pomagają. Bertie to gnoje, który był i tak dalej. No nic, spróbujemy, zobaczymy, co mnie tutaj czeka. Maelstrom, okej. Dostań się do budynku. Co jest do cholery?
Aha. Czyli jednak. Jak tę kamerkę? Dostań się do mnie. No właśnie, ładnie by przeładować. Wygląda mi na to, że się powinno dać. Bardzo się nie wiem, co to jest. Ale się pewnie dam radę tu wskoczyć. Dobra, jest. Cały czas! No to teraz wszystko jasne. Ze mną się spróbuj! A, na spokojnie. Jedź się! Goszczę go! Tego nie ma. Chyba też nie ma. Co się stało, nie tak? Okay.
jest. Okej, tam widzę kamerkę. Wyłącz. Dobra. Idziemy tu. Lepsza należności, dobra. Nie strzelaj. Jestem lekarzem, nie należę do gangu. No. Wiem. Jesteś Lucy Tucker. Szajs znów padł. Jasna cholera! A ty to kto? Vi. Twój brat mnie po ciebie przysłał. Bertie? Dobrze, dobrze. Zaraz wyjdziemy. Co z nim? W każdej chwili mogą pojawić się kolejni maelstromowcy. Postrzelili go, prawie go poskładałam, ale znów zaczął krwawić. Nie mamy na to czasu. Zwozili tu sprzętu, który się na złom nadaje. Musimy stąd wyjść. Teraz. Słuchaj, skoro nadal tu jesteś, to go zeskanuj. Tętno spada. Tak samo temperatura ciała. Ma wstrząs krwotoczny. Podaj mu krew syntetyczną. No już, leży na stole, to ten pierwszy od lewej. Nie. Słucham? Koniec tego cyrku. Nie mamy na to czasu. Nie żyję. No tak. Czego innego mogłam spodziewać się po kimś takim jak ty? Czujesz coś jeszcze, gdy mordujesz? To nie było morderstwo. Nie? Ten człowiek zmarł, bo nie zrobiłeś tego, co cię prosiłam. To było morderstwo. Chodź już stąd. No tak. Jasne, zmieńmy temat. Chodźmy. Oby ci się tylko opłaciło, nie? Co za kobita. Chcę ją ratować, a ta jeszcze... Gdzie ta krew? Tam była pewnie. Ale dobra. Nie oddalaj się ode mnie. Głowa nisko. Jeszcze kilka. Te przewinęły. To twój transport, wsiadaj. Zrobimy, czyli jedziemy do Pacyfiki. To hologram. To czyste niebo, co ja wam będę truł. Trzymajcie się i cieszcie się piękną pogodą. To sobie zajedziemy. Odsłonimy. Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Bridget. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Mamą Bridget? To jakiś pseudonim? Nigdy nie.
okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Voodoo Boys traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. To prywatna sprawa. Nie pomagasz mi. Mam coś, na czym im zależy. Serio? Chcesz coś opchnąć Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Te kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. Czekaj, są telefon, jestem czas, są sobie inne zajęcie. Okej, okay, to znaczy, że dzisiaj u nas nic nie będzie. Zobaczmy, coś w pobliżu tu mamy. O, coś co muszę wykraść. Wynajmij mieszkanie w Noten 5000, opłata jednorazowa. No, nie by nas stać. Dobra, dziennik. Spotkaj się z Takemurą. O, dobra, to zrobimy to. Dobrze cię widzieć, Vin. Trochę odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. Gdzie ten twój kumpel? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako Sami. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w Zatoce? Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie.
pewno mu ufasz? Tak. Aha. I to mnie miało przekonać. Nie mam nic do stracenia. Tak lepiej. Gorzej. Ja mam. No dokładnie. Samochody. To dobrze rokuje. Przynajmniej go widzimy. Okej. Takemura-san. Oda. To on? Twój złodziej? Mój świadek. Tak, to Vi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. Nie jestem złodziejem, to po pierwsze. Byłem tam. Widziałem, co się stało. Yorinobu udusił ojca. Milcz. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda! Hanako sama musi go poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo-samy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Przecież nie możesz tak tego zostawić. Jedyne, czego żałuję, to to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Yorinobu-samy. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze? Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Yorinobu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Nie możesz tego zignorować. Co? Tu chodzi o faceta, który zabił własnego ojca i przejął korporację. Zajmiesz się tym, czy nie? Nie zrobię tego. Ale pozwolę wam odejść. Opuścicie miasto. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjacielu. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom z Arasaki przy pełności wystarczy. Świetny kumpel. Masz takich więcej? Niestety, tylko jego. No, zajebiście. To się nie mogło udać. A jednak odnieśliśmy mały sukces. O czym ty gadasz? Tak? Jak to? To, co Oda powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanako-samy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniej strzeżonych osób w Night City. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował nas z lokalnym fikserem. Jest taka fikserka. Wakako Okada prowadzi salon pachinko przy Jig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Zabierasz się ze mną? W porządku. Jedziemy w takim samochodzie. No nawet takim samochodem przyjdzie.
Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Yorinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. Wszystko u ciebie w porządku? Tak. Skąd ta troska? A stąd, że mamy wspólne interesy. Zapomniałeś? Oczywiście, że nie. To dobrze. W Night City łatwo zarobić kulę, a ja potrzebuję cię żywego. Dlatego pytam. No to już wiesz, że żyję. To o siebie powinieneś się martwić. Słońce, nie rób na aferę. Wszystko ze mną dobrze. No? Zdrzemnęłabym się. Tylko chwilkę. No co, koniec? Przedstawienia? A, jestem rozczarowany. Dobra, taka mura, nie tak szybko. Może zaczynają mi się mylić imiona, ale pamięć do twarzy mam całkiem niezłą. I tę swoją gębę... Ale Szerok, to jakieś nieporozumienie. Tęskniły. Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to Tigersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam, mam gości. Wi, dobrze cię widzieć. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro desu. Okada-san, owai dekite kouei desu. No proszę, gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, Vi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Podaj mi jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy. Mów, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Czyli chodzi o Arasakę. Znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshon nie odbiera? Takemura, możesz przypomnieć, czemu Dexter Deshon nie odbiera telefonu? Bo Dexter Deshon nie żyje. Zaszlachtowany na wysypisku przez jakiegoś bandziora z Arasaki? Przykra sprawa. To miała być groźba? Nie. Po prostu wyjaśniam, dlaczego nie mam kontaktu ze swoim starym fikserem.
To dobrze, bo poszlibyście w jego ślady. Nie mamy złych intencji. Po prostu potrzebujemy tych informacji. To sprawa życia i śmierci. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostajecie je gratis. Okada-san, najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo? Mam swoje powody i cierpliwość na wykończeniu. Japantown. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony i co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown, a my jak co roku zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesuje cię, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą przecież wkrótce się dowiem. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. Cześć, o pan! Urocza kobieta. Te dane to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Uważaj na siebie. Ty też. Do zobaczenia. No to może być ciekawie, bardzo. Mam coś, co cię nakręci na całe godziny. Tak? Cóż to takiego? Ze zdjęcia jakieś. Co, spróbowałeś szczęścia na automatach? Słucham? Wyglądasz na takiego, co może liczyć już tylko na uśmiech losu. Tak pan myśli. O, w mordę. Myślę, że fortuna ale kołem się toczy. Kolczaste, długie, małe, zawinięte. Po co zdjęcia robisz? Nowy na dzielni? Dziękuję za radę. No dobra. Wychodzimy z tego... Próbowałeś tęczowych popersów? Purple Haze? Mamy wszystkie cienie. Zadanie, czego to dotyczyło? Aha, o to chodzi. No nie po drodze mi w tym odcinku przynajmniej. Może coś innego zrobimy. Ile to mi zostało? Mam 3 z 7. To by warto było zakończyć. Niestety dużo tych samochodów jest.
Rozejrzyj się za nim. Hej, porozmawiajmy! Nie wracać, słyszysz? Nie wracam! Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Już koń samochód tam.
dobrze! La mejor parte del día! Możesz kurna go mać. Fajnie. Od tej pory wszyscy studenci oraz wykładowcy tej uczelni będą mogli nabyć wszczep... Dziennik... Kognitywny osób UMI-SX, co prawda na kredyt, ale za to z dużym rabatem. Podobno instalacja tego wszczepu będzie warunkiem koniecznym do podjęcia studiów bądź pracy na naszym uniwersytecie. Niepokojące wieści. Odnaleziono 12 ciał w rejonie Vista del Rey. Przyczyną śmierci ofiar było ostre zatrucie jadem kiełbasianym. Według śledczych wszyscy kupili konserwy z mięsem niewiadomego pochodzenia. NCPD przypomina obywatelom, aby kupowali mięso tylko z atestowanych laboratoriów. Każde mięso pochodzenia organicznego może zawierać niebezpieczne toksyny oraz patogeny. A na zakończenie mam dla Państwa informację, na którą z pewnością niecierpliwie czekało wiele osób. Lizzy Weezy zapowiedziała swój koncert w Night City. Ta światowej sławy piosenkarka ma odwiedzić nasze miasto już wkrótce. Bilety będą dostępne tylko dla osób o ratingu kredytowym powyżej 700 punktów. Wszyscy pozostali fani artystki będą mogli uczestniczyć w koncercie za pośrednictwem domowych paśników. I to już wszystko, Night City. Dziękuję za uwagę. Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie, tak jak mówiłem. Ale mają robotę i powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mógł pogadać z Bridget. A co to za zlecenie? Nagle zrobiłeś się wybredny? Wszystkiego dowiesz się na miejscu. Nie podali mi żadnych szczegółów, a i tak miałem wrażenie, że będę musiał im dopłacić za każde słowo. Okej, to z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Sloan Lane i czekaj przy ołtarzu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. Oj, w międzyczasie się zgłosił. No dobra, pacyfice to jest pacyfice. Ja chcę to tylko Delemaina cały czas mieć. Mam nadzieję, że z takim samochodem da radę go rozbić. Yeah.
kawalierze! Zgubię go. Ej, porozmawiajmy! Nie wracać, słyszysz? Nie wracam! Rozwalę cię, jeśli staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Chcę wam porozumieć z Remajdem. Nawiązałem łączność z pojazdem. Dziękuję. Przesyłam na konto część wynagrodzenia. No to były bugi w takim układzie. Z tą misją. No dobra. Skoro tak... muszę się zastanowić jedną rzeczą. Bo teraz tak. Nie wiem, ile w końcu tego nagrania tu mam. Ale zadania główne. Pacyfika. Dobra, zostawiam na następny odcinek, bo to będzie dość dłuższe. No tu muszę troszeczkę zmodyfikować ten odcinek. Poprzez wycięcie niepotrzebnego elementu, czyli zabawy z to taksówko. I w następnym jedziemy do Pacyfiki w takim układzie. A w tym momencie wam bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno to będzie krótszy odcinek niż do tej pory były, ale miłego dnia wam życzę. Na razie.